konfrontacja wózka 300-kilowego z kaskiem Aeroaviator 2.1. Lecimy. Siema, siema, hejos. Dzisiaj test kasku Aeroaviator. Będziemy go zderzać z wózkiem paletowym. Widlakiem ważącym 300 kg. Dlaczego robię ten test? Dlatego robię, ponieważ miałem już wypadek w kasku Aeroaviator drogowy i po prostu chcę sprawdzić, jak to, ile on jeszcze po prostu może wytrzymać. Dlatego też robię, bo ostatnio ktoś mi powiedział, że waga kasku nie przekłada się na jego bezpieczeństwo i chciałem po prostu ten mit obalić. Zanim przystąpię do testów, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że trochę opowiem Wam o tych kaskach i wylosuję też zwycięzcę nagrody na Google Raven 24MX, gdzie ten konkurs był na Instagramie Black Opsa. Także wbijajcie na Instagram, wbijajcie na kanał, na Facebooka. Zanim zrobimy test na kasku, chciałem Wam pokazać, jak reaguje pachołek na takie zderzenie z wózkiem. Żeby nie było. Tak to wygląda. Co robi taki wózek? 300 kilo, praktycznie przygniecony jest do ściany. Teraz będziemy mieli pełen obraz, jak przystąpię do właśnie zgniatania tego kasku, który moim zdaniem przeszedł najwięcej, przeżył wypadek drogowy na Supermoto. Samochód mi zajechał po prostu drogę i tym kaskiem skasowałem Opla Vectra. Czyli nie pamiętam, ile razy w niego uderzyłem, ale na pewno więcej niż dwa, bo jedna szyba zbita, druga, czyli główka mi tam pracowała, tańcowała, wgniecone słupki, czyli słupki od drzwi. No i wgniotłem tym kaskiem też dach. Uderzyłem na pewno przodem i tymi dwoma bokami. Gogle oczywiście zniszczyłem. Gogle no, krzywdy mi żadnej nie zrobiły. Z tego wypadku wyszedłem tylko ze złamaną ręką, czyli tam, gdzie był słaby punkt, po prostu miałem krótkie rękawice. No i co jeszcze chciałem powiedzieć o tych kaskach, że są, no są drogie, ale są warte tych pieniędzy. Kask Aeroaviator 2.1, są jeszcze one do nabycia. Stare modele, oczywiście tam malowań to sobie nie wybierzecie, ale bardzo bezpieczny i dobry kask. No bo wiadomo, no te 2.2 już trzymają swoją cenę, choć też już widziałem za 1500 zł. Ale Six Days no niestety nie schodzą z ceny, cały czas się trzymają w swojej cenie. No już nie mówię o tym modelu 2.3 nowym. Jakie minusy są tych kasków? Jedyny minus kasku Aeroaviator 2.1, 2.2 to są pękające daszki. Tak jak widzicie, jeden pęknięty, następny pęknięty. Daszek z tego kasku Aeroaviator 2.1 po wypadku, no nie było co z niego w ogóle zbierać, składać. Ten jest daszek od tego kasku, czyli to była pierwsza gleba i daszek złamany. Kupiłem następny, daszki są bardzo drogie, zwłaszcza do tego Six Daysa, 370 zł płaciłem za daszek. Za biały chcieli chyba 100, 120, ale można je skleić. Słyszałem, że ktoś jakąś tam spawarką do plastiku to klei. To jest jedyny minus, jaki przez 3 lata użytkowania zauważyłem w tych kaskach.
Przez to kupiłem właśnie Airocha Twista, żeby był ten daszek mocniejszy, żebym tak ciągle nie łamał. No ale w Airochu Twiście, nie wiem jak jest w tym, w Terminatorze, ale w Airochu Twiście zobaczcie. Tutaj jaką macie wentylację, a tutaj po prostu na środku tego nie ma, jest tylko wlot z przodu. Wloty z przodu, wylot z tyłu, a tutaj nie dość, że są większe te wloty. No to wyloty są naprawdę pokaźne i naprawdę to wszystko, co nam paruje, to uchodzi z tego kasku. Co jeszcze? No można sobie wpiąć bardzo łatwo taką rurkę do picia. Jeżeli chodzi o pranie wnętrza, no to bardzo prosta sprawa, bardzo szybkie wypinanie i pranie. Co jeszcze? No praktycznie każde gogle pasują do tego kasku. Nie zawsze pasują z noskiem, ale tutaj jest taki plastik dodatkowy, no to można go po prostu ściągnąć. Ja to ściągam, jeżeli używam takiego z noskiem. Co jeszcze? No te kaski, to jest taka jedna ciekawostka. Im świeższy model, czyli najnowszy, tym te kaski produkują teraz cięższe. Ten waży 1250, ten waży 980, a ten waży 950 gram. Po prostu. Im nowszy model, tym Airoch Aviator staje się cięższy. No i co jeszcze zauważyłem, że w tych nowych modelach 2-3 daszki są bardziej elastyczne i przez to może bardziej wytrzymałe. Czy miałem w tym glebę? Jakieś tam były. No były. Coś tam w drzewo uderzyłem, coś tego. Głową raczej nie pamiętam, żebym zarył. Tym więcej razy zaryłem głową i tym. No i tym. No, ale tutaj daszek wytrzymał. No i to taka historia tych kasków. Zrobimy test. I sami się przekonacie, czy warto taki kask kupić, czy nie, czy warto zainwestować. Ja jestem z nich naprawdę zadowolony. Dobra, no przechodzimy teraz do testu. Zamiast pachołka wstawiamy tego Airocha 2.1 i ciężkim guzem wjeżdżamy w niego. Ja nie, a jak mi pęknie? To czym będę jeździł, bo to jest przecież mój kask. Ja go używam. A może nie robić tego testu? Co? Dobra, robimy. Koniec. Nie ma certolenia. Lecimy z koksem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać. No jestem ciekawy, czy on wytrzyma, czy nie wytrzyma. Jak myślicie? Zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę, siła tu jest duża. Aż odbija, prawda? No i teraz ja wypróbuję, czy ja w ogóle dam radę go zgnieść, tak, naciskając. No tu mi się nie poddaje, a tu? Tu się poddaje. Dobrze, jeszcze wypróbujemy go w tą stronę. O, widzę, że już tutaj odeszło, ale to jest tam tylko... wypełnienie tutaj tego dzioba. Lecimy. Teraz idziemy na czujkę. Zgięcie tutaj się małe zrobiło.
tutaj jakieś nadpęknięcie, ale naprawdę, uwierzcie mi, siły są tutaj duże. Ale wytrzymał, nie pękł. Zobaczcie, tu powstało nadpęknięcie, ale to są naprawdę duże siły. Czyli co? No moim zdaniem kask przeszedł test. Nic nie pękło, nic nie wyrwało przy takiej cienkiej skorupie. Czyli co? No można powiedzieć, że mi dowalony, że jeżeli jest cienka skorupa, to nie znaczy, że kask jest słaby i mało wytrzymały. Zresztą tutaj takie, to co ja zrobiłem tutaj centralnie, nie? No to jest naprawdę szok, szok. Czyli co, no ja polecam wszystkim właśnie kask Aero Aviator. Jeszcze są do kupienia te modele 2.1 w dobrej cenie, nie wiem, już tam za 1000-1200 zł widziałem, że można je kupić. Oczywiście no nie wybierzemy sobie malowania takiego jak chcemy, ale zawsze to będzie Aerox, na pewno skorupa jest dopasowana do rozmiaru. Nie ma takiego efektu, że kupimy kask i po chwili albo coś tam po prostu napęcznieje i mamy go za ciasnego, albo po prostu się ułoży i mamy go za luźnego. Nie, wszystko po prostu jest dopasowane. Dobra, no to co, no jesteśmy już po teście. Potraktowaliśmy go takim właśnie wózkiem. Uwierzcie mi, no siła naprawdę była duża. Dobra, a teraz przystępuję do ogłoszenia wyników na gogle Raven. Enduro Fajfusy! To są twoje gogle. Prześlij adres na Facebooka do wiadomości prywatnej. Przyślesz, to szybko ci to wysyłamy kurierem, tak? I teraz nagroda pocieszenia. Wlepki. Jarek Sit, wysyłaj adres też do wiadomości prywatnej na Facebooka. Czekam na adresy i wysyłam. No i co, tu jeszcze sobie zamówiłem rękawice, bo niebieskie jedną sztukę zgubiłem, czyli jestem bez rękawic. Na próbę trochę inne, te Foxy są. Nie wiem, czy to, no tutaj nie mają tej gąbki takiej, no taka szybka jest skórzana. No i spodnie przewiewne, żebym po prostu nie pocił się, dlaczego wybrałem białe. Nie wiem, żeby lepiej się brudziły chyba. No to nie są damskie na pewno. Podsumowując teraz, czy warto kupić kask Aero Aviator? Tym testem potwierdzam, że tak. Swoim użytkowaniem potwierdzam, że tak. Według mnie, no po prostu to jest najlepszy kask, jaki można sobie po prostu wymarzyć. Dobra, no to już wszystko na dzisiaj. Nara, hejos, trzymajcie się.